Nazywam się Jacek. Przez 9 lat trenowałem kolarstwo górskie, zacząłem w wieku 15 lat. Trenować zacząłem dlatego, że pochodzę z biednej rodziny, a że dojeżdżałem do szkoły podstawowej od pierwszej klasy podstawówki 3 km dzień w dzień, lało czy nie lało, zima czy nie zima. I tak zakochałem się w rowerze. I dzięki temu pojechałem pewnego razu na pierwsze zawody, które zorganizowała gmina. I na tych zawodach wygrałem, zrobiłem wielką przewagę i od tego momentu zacząłem się bardzo interesować, żeby do jakiegoś klubu się zapisać. Kiedy się zapisałem do klubu, zobaczyłem, że to wcale nie jest takie łatwe jak na podwórku, bo zobaczyłem prawdziwych zawodników, prawdziwych kolarzy, którzy mają kondycję, ale dałem sobie radę. Dałem sobie radę, nawet nie najgorszy wynik zdobyłem. I też dostałem jakiś tam rower i zacząłem ciężko trenować. I po roku czasu już byłem w czołówce w swojej kategorii. Zajmowałem w Polsce 5., 6. miejsce, 7. I po 2 latach dostałem treningu. Już byłem naprawdę na poziomie. Już zaczęli się różne firmy rowerowe mną interesować. Także trenerzy widzieli we mnie potencjał. Widzieli potencjał, że mogę coś zdziałać w świecie kolarskim. I tak się stało, że w pewnym momencie na mojej drodze stanął człowiek, który mnie trenował. Który zaczął mnie trenować. Tylko to był dziwny człowiek, bo on wierzył w Boga. A ja byłem oczywiście takim sobie człowiekiem żyjącym gdzieś tam na wsi. I ten człowiek zaczął mnie trenować i zaczął całkiem inaczej niż do tej pory trenerzy mnie trenowali. Mi się to bardzo spodobało, jego podejście do ludzi, jego wiara w Boga. Bo kiedy zdobywałem pierwszy medal w swoim życiu, przed zawodami mój trener powiedział mi tak: Jacek, ty się pomódl i zobaczysz, że będzie dobrze. Ja się popatrzyłem na niego wielkimi oczami. Co on ode mnie chce? Ja się mam modlić? Tutaj? No i wiecie, tak no niby się zastanowiło mnie, dlaczego on mi się każe modlić. No i wystartowałem. Jechałem 12. Pierwsze okrążenie. Kolejne okrążenie jechałem 8., 7. Ostatnie okrążenie jadę 4. I wiecie, do mety mam 300 metrów. W tym momencie przychodzą mi słowa do mojej głowy: Panie Boże, Ty mi pomóż. I nie wiem, co się stało, bo tam, gdzie się pomodliłem przed tym, siedział sędzia i mierzył czas. Do mety była 300 metrów, a ten zawodnik prawie już, były zakręty ostatni, prawie już dojeżdżał do mety, a ja miałem 300 metrów jeszcze po tych zakrętach. I kiedy się pomodliłem, poczułem się, jakby ktoś mnie popchał, dosłownie jakby ktoś mnie popchał. Taka siła we mnie weszła, że zmęczenie mi przeszło i ja po tych zakrętach szybciutko i patrzę, on ma 50 metrów do mety, ja mam 100. I tak, że na finiszu wyprzedziłem go pół kółka i sędziowie później od razu wzięli mnie na doping, że to jest niemożliwe, żeby w tak krótkim czasie przejechać taki odcinek. I od tego momentu zacząłem się bardzo, bardzo interesować Bogiem. Zacząłem czytać Boże Słowo. Zacząłem się już modlić tak swoimi słowami. I wiecie, kolejne moje doświadczenie z Bogiem to kiedy robiłem prawo jazdy, bo w Polsce już skończyły mi się możliwości finansowe. Rodzice już nie mieli pieniędzy, żeby za bardzo mnie wspierać. Sponsorzy też tam odpadali, bo był kryzys jakiś w tych latach. I dostałem propozycję, żeby wyjechać do Niemiec i tam trenować, i tam pracować. Ale warunek był, że muszę mieć prawo jazdy. A ja miałem wtedy 18 lat. I miałem 2 tygodnie na zrobienie prawo jazdy. I miałem tylko jedyny termin. Zdawałem w prawo jazdy w jeden dzień, a w drugi dzień już wyjeżdżałem do Niemiec. I wiecie, i też się pomodliłem. I też się pomodliłem swoimi słowami. I Bóg zrobił cud. Tak łatwo te prawo jazdy zdałem. Bez żadnego stresu, bez niczego. I to kolejne moje doświadczenie, które bardzo dało mi dużo, dużo do myślenia. I wiecie, w tym momencie
Ja już wiedziałem, że coś musi być, że ktoś musi być i że ktoś czuwa naprawdę. I ja tak bardzo chciałem, aby poznawać bardziej to, co się dzieje w moim życiu, to, że ktoś czuwa nade mną, bo pierwszy raz zrozumiałem, że ktoś naprawdę chce dobrze dla mnie. No i trenowałem dalej i poznawałem Boga. Każde zawody zacząłem się modlić. Były trudne zawody, bardzo trudne zawody, ale były też zawody, które naprawdę wygrywałem, które odnosiłem wielkie sukcesy, ale i tak bardziej, więcej tych sukcesów miałem, więcej zawodów wygrywałem, to przychodziło takie coś, taka jakaś pustka. I po 3 latach pracy w Niemczech zdobyłem w międzyczasie tytuły wicemistrza Polski dwukrotnie. Wygrywałem bardzo trudne wyścigi na świecie, wygrywałem najtrudniejsze wyścigi na świecie. Uczestniczyłem jako jedyny Polak w najcięższych wyścigach na świecie, jak w Alpach, w Szwajcarii. I lekarze, profesorowie, którzy mnie badali, stwierdzili, że ja się nadaję na kandydata na mistrza świata. I trenowałem dalej, ale przyszedł rok taki przełomowy. Przygotowałem się do mistrzostw Polski. Oczywiście bardzo, bardzo dobrze pojechałem. Dobry wynik zdobyłem, ale przez ten rok miałem coraz większą pustkę. Tak jak wcześniej doświadczałem tego Boga w tych takich rzeczach, to tak jakby teraz rozumiałem, że idę całkowicie sam. I tak walczyłem ze sobą. Walczyłem też w modlitwie. Skończyło się sezon 2008 i ja bardzo chciałem doświadczyć Bożej mocy. Wyjechałem nad morze, aby odpocząć po tym ciężkim, trudnym sezonie, po tej walce ze sobą, bo już tak bardzo mnie męczyły zawody, chociaż miałem coraz lepszą formę, coraz więcej mi to dawało sławy, znajomości, coraz więcej ludzi rozmawiało na temat sponsoringów i różnych takich spraw, ale wyjechałem z moją wtedy przyjaciółką, obecnie to jest moja żona, nad morze, aby tam odpocząć od tych zawodów, popływać sobie w morzu, na kajakach i te sprawy, ale w tym czasie odbywał się taki jeden obóz młodzieżowy i ten obóz młodzieżowy był w Fajnówce. I tam ludzie przyjechali, ja tam nie chciałem jechać, nawet bardzo nie chciałem jechać, bo znowu jakieś ludzie, znowu chciałem być sam, ale tak moja koleżanka wtedy, obecna żona, mnie namawiała, pojedźmy, zobaczmy co to jest, co to za ludzie tam się spotkali. I ja tam pojechałem i zobaczyłem ludzi, u których naprawdę Bóg działa. Ja tak obserwowałem jeden tydzień, miałem tam być tylko 2-3 dni, bo miałem zawody kolejne, miałem jechać do te zawody. Ale zadzwonię do trenera, panie trenerze, niestety, ale ja bym chciał zostać tutaj jeszcze tydzień. Mogę zrezygnować z tych zawodów. Zgodził się, miałem odpoczywać, tam dał mi konkretny trening, żebym go zrealizował. I zostałem kolejny dzień. I przez te 2 tygodnie Bóg zrobił wielkie rzeczy, bo chodziliśmy od domu do domu i mówiliśmy o Bogu, po prostu mówiliśmy o Bogu. A ja wtedy nie mówiłem, ja tylko się przyglądałem, bo zawsze chodziliśmy w dwójkach i jak to jest. I ta młodzież naprawdę kochała Boga. I ta młodzież naprawdę chciała chodzić Jego drogami. I od tego czasu upłynęło już 3 lata. I po tym obozie ja wróciłem do normalnego rytmu, ale już nie potrafiłem normalnie żyć. Zostałem ofertę pracy, która wiązała się z tym, żeby trenować dalej. Zostałem ofertę pracy w takiej najbogatszej firmie w Polsce, jaka istniała wtedy. Zaproponowano mi na początek około 10 tysięcy złotych. Zaproponowano mi sprzęt najwyższej klasy, jaki jest na świecie, do treningów i do zawodów. Zaproponowano mi też, że będę miał wszystko finansowane, jeśli chodzi o zawody i tak dalej. I wiecie, jako chłopak ze wsi, to bardzo kusząca propozycja. Ja nigdy takich pieniędzy nie miałem.
I ja podjąłem tą decyzję i zrezygnowałem z tych marzeń, które miałem, że ja chcę żyć tak jak ci ludzie, których spotkałem. I przez 2 tygodnie, wiecie, nie mogłem żyć. Nie mogłem w ogóle pracować, nie mogłem trenować. Taki miałem wielki strach i niepokój. I po tym czasie przyszła jedna noc. Przyszła jedna noc, w którym ja wierzę, że mi to Bóg powiedział, że jeśli weźmiesz tą pracę, to zginiesz. I to było tak wyraźne, tak jasne, że ja spakowałem się w samochód i wyjechałem tam, gdzie ten obóz się odbywał. I już zostałem do dzisiaj u tych ludzi, w tej grupie ludzi, młodzieży, która tylko pomaga i mówi innym o Bogu. Co najważniejsze z tego? Możesz robić wszystko, możesz być sławny, możesz mieć wielkie pieniądze, ale jeśli nie będziesz miał Boga w sercu, to przegrasz życie. Bo tylko Bóg może dać szczęście i tylko Bóg może cię przeprowadzić przez to życie tak, że ty możesz być szczęśliwy. I jestem już ponad 3 lata tak żyję, pomagając innym. I wiecie, to jest najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Zobaczyłem ludzi, spotkałem ludzi, którzy wnieśli wielkie rzeczy do mojego życia. Bóg dał mi to, co było niemożliwe wcześniej. Dał mi super żonę. Daje mi wszystko, co mi jest potrzebne do życia. I daje mi radość i satysfakcję z tego. Ja Tobie życzę, żebyś zaufał Bożemu Słowu i zrobił to, co jest tam napisane, bo na pewno się nie zawiedziesz. Ja wiem, że się nie zawiedziesz, bo na Bogu nie można się zawieść.